Dzień dobry, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Jeżeli wam się materiał spodoba, to dajcie łapę w górę, subika, dzwonek, powiadomień, wbijajcie na G2 po mega kozackie promki na gierki. No i życzę wam miłego dnia, pozdro. Piszecie w komentarzach, to mleko to usłyszy. Tak, już nie usłyszy. Już nie usłyszy. Ale możecie mu napisać na przykład, nie wiem, dorzuć węgla do internetu, już coś. Press F to pay rest. Albo daj Jurwie do pieca. O, miodu. Dobra. Oj, to scyzorze, ty. Scyzor mnie pnął. Że na parkurze. Stop. Ja to uwielbiam. Aj, wszyscy stoją, bo scyzor się zawiesił. No bo... On nie to zablokował. No czekaj, poczekaj, Hogaty, bo tu widzę, że już leci. No jadę na spokojnie, jadę na spokojnie. O, ty, co tutaj podjeżdża? No, ja też tam musiałem FK spalić, mnie też tam wywaliło. Nie ma sprawy, syno. Dzięki. Uwaga, bo tak znosi. Ostrzegam. O, ale zniósł. Czekaj, bo to jakieś gówno jest. O, to akurat... O, ale mnie zniosło, ty! Zniosło mnie, zniosło. Co jest? Co? O, cię, panie! Ja bym się spędzić, bo od tej nie ma... Co jeszcze, Bartek, siedzisz, przecież jedziesz luźno. Właśnie nie, właśnie nie... Masz, popchnę cię. Nie! Dziękuję. Czekaj, Cezar, teraz chwilkę. No, czekam. Na spacji, ja sobie też tutaj poczekam chwilę. Dobra, jadę. Ha, bo nie musiałem ten, wystarczyło na ulicę. I ze spacją trzeba podjeżdżać. No, przeskoczyłem tego. No tak, dawaj z scyzor. Jadę. Uwaga, stacja benzynowa przed nami. Tak, następna stacja benzynowa. Nie strzel w instrybutor. Nie, no ja już to słyszę 30 tysięcy. No nie! Nie, to już jest, to już mrozi. Mrozi! 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 Ale, ale zimno! Zimno, Kania, no. Czemu ty to zrobiłeś? No, bo są skrzydła, ja ci pojawiam, że ty byłeś pode mną. No, na 82 punkty to aż jest, ja cię sumę. Skoczył na ry. Co? Ej, zabijasz! Bomba na banie, kręcimy balę. O, stacja no, benzynowa. Ja nie mogę tylko nie w instrybutor! Dobra, jadę dalej. Chłop się pomylił. Dobry. Był tu headem. O, siema, Józef. Pewny kolub. Siema. Pierwsza osoba zaprasza. No, to na razie niczym nie zaprasza. Cezar. To Cezar, jak już powiedzieliśmy, że zaprosi. To zaproś. Pierwsza osoba, która się odezwała, to niech zaprasza. Dokładnie. Okej, to ja zapraszam. No, zapraszam. Nie ma sprawy. Poza tym to jest skill test. Nawet zawodnika tak, znajomych nie mam. Proszę bardzo, poszło. Ale rozumieliście, podwójny żart, bo powiedziałem dystrybutor. O, to w ogóle głębokie było. Ale ten Hogaty to jest 5K. To umiesz. Mistrzostwo komedii to jeszcze może zrobimy ze 4 odcinki blok ekipy. Mówcie na mnie Dante, albo Nero nawet. Macie boska komedia! Nie, dobra, już powiem, że skręciło, zbrudziło jeden. Aż sobie wody musiałem nalać, zrobić to. Już, bo zaczęło się źle robić. Tak, tak, tak. Mnie to mroziło od początku, jak powiedziałem dystrybutor, ale... Musiałem to zapić, bo to nie przeszedł normalnie. Jak to już, wiesz, tak trochę przeszło... A czy to pra... ale nie. No to było specjalnie, to wiesz, specjalnie muszę... było. Nie, ja muszę się przyznać, że to był taki troszkę... A, że wyrybkę wjechać. No to był taki sarkastyczny mocno. Tak, ale trzeba wiedzieć, co, kto to był, Dante, co to było jego... Dante? Dante tak, Inferno. No dodałem włoską komedię do tego. A, jeszcze. Dante Inferno, taka gierka była. Była, była. Podobna do Devil May Cry'a. Tak, Nero tam też był i Nero Express. Devil w sumie... Devil May Cry, tak, to moja ulubiona gra. Dlatego Hogaty w to grał. Dlatego płaczę też. Czemu? Aha. A! Czekaj! Dobra, nie, nie, bo... W końcu pierwszy się wyłamał, tak! Pierwszy się wyłamał! No po chwili nie czemu? Czemu? To było piękne, to było bardzo piękne. Lekolot ma za sobą 25% przelotów pod mostami San Andreas. Nie, dobra, FK. Ty nie latej pod mostami, Mlekolud. Tylko dołączaj może, co? No, Mlekolud znowu Wajtkę dostałeś. Ty, a te flagi to są skamerskie! Skamerskie! Ja myślę, że jesteś... Uważaj, tu będziesz zjeżdżał! Dobra, pyk. Ja nie mogę zlecieć. Dobra, jest tego punkcik. No i tak, tak. Powiedz sobie, no że nie możesz, to pozdrawisz. Pozdro. Co powiedziałeś? Nie mogę.
powiedz sobie, że możesz to zrobić, to to uda ci się. Tak to działa. Gat, dlaczego ty nie poszedłeś na te psychologię? Tak, będzie udawane. No. Chłopie, bo ja na chłopski rozum. Przepraszam, to ja potrzebowałem studiów, żeby to tak, tak, no ty głupi jesteś po prostu, no ja to co ci mogę powiedzieć. No, tak. Głupi jesteś. Pięć lat musiałem, pięć lat, kurde. Tak, dokładnie. Straciłeś pięć lat na to, że kurde, pięć lat. Na pomyśl, że możesz latać i... Tak, ale to jest prawda, to jest sama prawda. Jezus, jak nienawidzę tego. Też go nienawidzę. No ale teraz zakręcić nie mogę tutaj. Giga mocny i on się w teorii powinien tu jeszcze wykręcić teraz. A wykręcę. No nie, przecież no punktem naprawdę. Tak, naprawdę. Czemu? Bo nie ma dżemu, lubię truskawka mnożka. Dobra, palę cię w ja też. Dobry. Szybciej zanim się wygrał. Myślę, że on by się tam wykręcił jeszcze, ale to by trwało dłużej niż prawdopodobnie przejechać. Poczekaj, bo tutaj czekałem, teraz na wsteczny muszę tutaj trochę zjechać i się mogę przez to... Aha, na stacji Sylo. Na spacer tak. Nie podjeżdżasz, że on mi tak podjeżdża. Jak się podjeżdża? Tak, już tak dziwnie. Dobra. No nie, żeby coś, ale jestem na 28 punkcie dopiero. Jeszcze. Jak ktoś będzie miał chwilę, bez spacji sobie podjechałem. Dopiero jestem w online. Jeszcze dużo przed nami. No, Cezar cię wysyłał. No właśnie. Cezar? No wysyłałem. Nie byłem może dlatego. Cezar, taka analiza? Wysyłałem. Tak, że wysyłałem. Wysyłałem. A co? Lekolu. Nie otrzymałeś? Cezar jedzie. To on nie, nie no, Cezar się zatrzymał akurat nie w najgorszym momencie możliwym. Takim jest wąski przejazd, który trzeba po prostu sobie przejechać? Cezar tam stoi. Tak? Cezar tam stoi. No co, zapraszam. Jest, Cezar stoi. No co? Cezar zapraszał jest. Dla kolegi, no. No przynajmniej to się drapyk. Liczy. No. To się liczy. Jezus! O, ty żyjesz w dupę! Jaki to w dupę, w dupę! Za dupę weźmiał. No. Ta flaga jest kamerska! Ale ten mówiłem o fladze, w sensie? Że jest kamerska, że jest twarda. Ale w sensie po co? Jaka flaga, tam flagi żadnej nie było? To... Aha, ogólnie to mi się samochód zniszczył. Nie wiedziałem, że tak się robi. Lądowanko? Daleko tu drogą się jedzie? Nie. Właśnie widzę jakaś taka droga. Nie, ale to są takie przeskoki, większość to skipy. Tam jesteś w ogóle cięższego jeszcze, czy nie? Nie, na razie skipik jest. Bo to brzmi chyba 30 chyba punktów. Jak właśnie taki skipik mocny, mapa. Bo coś za dużo tych punktów tutaj jest. Jak się sam nie wydupisz, to cię mapa sama nie wydupi. Mhm. To jest jeden. Tak, to zawsze chyba na... Potwierdzone info. Ale w GTA nie ma RNG systemu. Nie ma, no, pamiętam nie, tego nie, absolutnie. Helikopter respi się zawsze. No, bo helikoptery w ognie. Zawsze. Nie no. Jak zrobisz taniec deszczu, makarenę, jednocześnie zakręcisz trzy razy dupą. Nie ma szans, żeby nie było, dokładnie. I śmigłem zrobisz tak. Helikopterek, to... Oj, tak, tak. Tak, dobra. 100%, zawsze. Dzida, dzida, nie, nie spadaj. Jedziemy spadaj. Dalej. Ale to było po prostu piękne, jak ludzie... No nie ma opcji, że nie ma, no nie ma opcji. Ja mam taki, i nagle w tym momencie na live'ie nie ma tego helikoptera i tak... A, gdzie nie zrobiłeś czegoś? Nie, to nie zrobiłeś czegoś nagle? Nie, bo ta osoba, która napisała jest po prostu głupia. Nie obrażaj osoby, bo która to napisała, to, bo nie wiedziała, co chodzi. To tak. Nagrał pewnie film, wiesz, 5 minut po tak, update'cie. Tak, patrz, tu się zawsze respi i jest, no przecież na pewno nie. Już tak było mówione, tak mówię. Ale to ile razy ja kręciłem bączki pod tym komisariatem, przy którym właśnie jestem. Tak swoją drogą. Po co tam jesteś pod komisariatem 60? Odpłudzi pysk! Nie? No. Kręcę bączki. 60, no najgorsze, już będzie sprzedawał wszystkich. No widać go ma na moderatorze, nie? Od razu. No, confident. Tu się też jesteś Sylo, przypomnę, 40 punktów. A ja nie jestem 60. Ale 90 jesteś. My to tak. 50. No tak jakbyś się chwalił, że jesteś guru obozu sekty, nie? A nie nowicjuszem akurat. Tak, 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 dokładnie. Ja coś się nawet, że jakbyś był właśnie guru i mówił, ha, ale nowicjusz z tego nowicjusza. Kurde, bele. Tamte gry całkiem już głowy posrały tutaj. Nie, to już nasrało dawno od tych kablowania. Że tobie nie nasrały. Tragedia, tragedia. Dobrych chłopaków sprzedałem. Tragedia. No, żaden dobry chłopak. Rozwaliłeś się. Nie patrzę. No, rozwaliłeś się. Zaraz ci wyślę list od prokuratury, że będziesz do końca życia płacił pieniądze na charytatywnie. Oj, dalej, że się naoglądał konferencji FAME MMA za dużo. Napisz, wpiszę w Google'a w internecie. Wpiszę w Google'a w internecie, tam już jest napisam. Nie, ta konferencja była naprawdę śmieszna, powiem wam. No była śmieszna, były no, była koks. Wyglądałem tylko część. Ja to widziałem. Jezu, zobacz tam tył! Sewkę przypal, Cezar! Przypal sewkę! Ale fajnie ten tył wygląda. Zajaraj Ewkę!
Goście, 51. Co? Zielony nowicjusz. Zielony? Zielony? Zielony nowicjusz. Fortuna! Ej, ty skip. Niestety duży, u mnie umarł. Tak. Co? No skip jest. No umarł, ja umarł. Ja nie mówię, ja nie mówię. No bo stanął w obronie bandytów w obozie na bagnie, bo bandyta! Się, musiałem ich pokonać wszystkich, bandyta. Rzucili się na mnie w pewnym momencie i musiałem się bronić. Tak było. Zostało tam dosłownie... Ej, ale mógł skill test jakiegoś trzasnąć takiego tutaj Winky Parkour. Ale tak, w sensie, a, no w sumie może tak zrobić, jakby... Jak? Żeby tam tych bandytów... No tak, można w sumie wszystkich, ale ja zostawiłem to. Rusa, Huno... Torus! Tym razem Huno został... Był... To w jedynce był, nie? Ale w Gotiku i, okay. I tak tam nie ma to wpływu na fabularkę, jak go rozwaliśmy. Martwy, martwy, trójce! Wójce, wójce był, nie, w dwójce był okej, okay, a w trójce to nie, to straciłem szacunek na człowieka. No tak, no bo w trójce, a on w trójce był w zwykłym, czy w dodatku dopiero? Nie, 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 w zwykłym, zwykłym, zwykłym. On stał przed bramą jednego, no, chyba przed Sildem. Tak. Nie, 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 a tak, to na G. Tak. A na G? Nie, tam Gorn chyba później. Tam szedł. Gorn, tam w Gocie jest Gorn. No, Gota właśnie. Pa. O, skip też zagrania. Właśnie, bo to na razie skip jest potężny, aż się... Nie, jest potężny, dlatego rozmawiamy o... Nie, pańce. No w dupę i nie złapałem na tym skipie punktu. No jest skip, no trochę szkoda, że jest taki tak. Skip, szczerze powiedziawszy. Długi straszny. No. No. Prawda, jedziesz, jedziesz. Nic się nie dzieje. No, no w pierwszej części... Powiem tak, Torus miał ten problem, postać Torusa jest postacią tragiczną, tak, bo miała tak, problem z przyjmowaniem stron i z przyjmowaniem dobrych rozkazów i załapywaniem się do drużyny. Miał słaby serwerek, to mu nie przyjmowało. Tak. No ale też patrz na to na przykład, że w sumie, ale popatrz, lojalny. Ale jako sama postać, wiesz, był sumiennym strażnikiem. No, był lojalny, tak, tak. Nie jest, jak... To mu trzeba oddać. Tak, tak, także, był, oj, tak, był tak. Lojalny, był silny, był, wiesz... Był mocny. A wziąłeś go na statek? Ludzi zawsze. Tak, dokładnie. Wziąłeś go na statek? Teraz jesteś jednym z nas. Witamy w straży. A wziąłeś go na statek? Nie. No to właśnie. Ale się dostał bez naszego statku. Tak, no. Dostał się. Mimo na tego, statek że mogliśmy tylko swoich ziomeczków wziąć. Tak. I Mario. No to dużo akurat nie. Jorgena można było brać, Jacka można było wziąć. Można było to wziąć naprawdę sporo osób. Po znajomości, ziomeczku. Na razie Miltena. Na statek. Już Milton mi powiedział, ej, tak. Weźmiesz mnie na statek, a ja, no dobra, chodź. Powiedz mi nie, nie wezmę cię. Kogo wybierzesz, kogo wybierzesz? Nikogo, sam pójdzie. Diego, Lester, Gomez. Ale ja mówię o kapitanie. No nie Torlofa na pewno, no. No Torlof to, nie, nie, Torlof. Nie, bo to jest za duża cena, żeby brać Torlofa. Tak, ale zgadzam się. Torlof, nie, nie. Spoko morda, ale... Tak. Za bardzo. Jak się wczuwa? Ja bym brał tego, coś by się pierwszy nawinął, jest? No to Jorgen jest pierwszy w zasadzie taki. W sumie tak, dla maga Jorgen też. Ale Jack chyba. Na przykład ma fajnego questa. Jack jest spoko po prostu, tak, Jackowi tego... pomogłem, więc... Tak. Który macie punkt? 73. 79. 83. Co, skipy, skipy, skipy cały czas są, no. Straszne, no, straszne. Bo jest taka droga, ja musiał zaraz spadać. A kogo o, jeszcze można było wziąć? Kogo jeszcze można było tam wziąć? Zawodnika. O, spoko. Roberta Kubica. Na przykład wziąć wielu różnych, na przykład. Różnych fajnych osób. Gorn, a Gorn. O, tej no, samolot czas, leży. No z tej podstawki Gorn, Milten, Diego, Lares. Laresa w sumie? Tak, tak, tak. Bolester, tak. Lares. Linie można wziąć chyba. Można, można wziąć. Można wziąć. Le. Tak, 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 można wziąć. Tak, tak, tak. A znaczy, nawet to może Lee. Pomóc w ogóle w pewnym momencie. No, tak, no to, no to tak, to Lee zawsze ze mną. Nie, Batras że to jest pasja, czy jeszcze? Batras idzie... A kogo można z magu wziąć? O, na nikogo. Jest nikogo na nie zdrowie. Z magów? Co? Nie można, no. Miltana możesz i Batrasa. Co? Tak. Co to się teraz stało w tym uniwersum? Co zrobiłeś? Dziękuję na zdrowie. Nie wiem, no... Ktoś mówi co musi, na przyjęcie no. Się na język. Dobra, więc czemu, ja to też czemu, idę kończyć, panowie. Mówi takie rzeczy, jak wygonił go sam Belior. Szybki zeskok. Dobra, i... Nała! Jedną osobę.